Razem w drodze i na boisku. Pod tym hasłem w salonie Toyota Carter Chodzeń na Kowalach w piknikowej atmosferze spotkali się fani motoryzacji z fanami piłki nożnej. Ten festyn to jest pokłosie tego, że ponad półtora roku temu podpisaliśmy umowę z klubem Lechia Gdańsk, wtedy jeszcze pierwszoligowym, dzisiaj może też trochę dzięki nam klubem, który gra w Ekstraklasie. I jesteśmy partnerem, piłkarze jeżdżą Toyotami właśnie od nas. Dzisiaj się spotykamy razem z piłkarzami, nasi klienci, ale nie tylko, właściwie to naszych klientów jest dzisiaj chyba w mniejszości, bo w większości to są mieszkańcy Gdańska i okolic, którzy przyszli dzisiaj nie tylko zobaczyć samochody, ale właśnie dostać autograf od swojego ulubionego piłkarza, czy zrobić sobie z nim zdjęcie. Ja zawsze jeżdżę tylko na Toyota, bo klub mnie dał i to jest dobrze, to jest komfort i tylko jedne zadowolenie. Dużo lubię kibiców, zawsze i małych, i dużych kibiców, i zawsze muszę dać uwagę i na boisku dawać im tylko zwycięstwo. Zapytaliśmy gości, jak im przypadło do gustu połączenie samochodów i piłki nożnej. Uważam, że jak najbardziej, gdyż piłkarze też muszą się w jakiś sposób czymś przemieszczać, więc no, idziemy też w tematy jakieś, no nie wiem, ekologiczne. Toyota też właśnie promuje w swojej flocie ekologię, więc myślę, że jak najbardziej jest to dobre połączenie. Bardzo pozytywnie, super emocje. Także chłopacy też skorzystali z okazji tutaj poznania piłkarzy. Bardzo się cieszymy. Jako mieszkaniec gminy Kolbudy jest to bardzo fajny dzień, bo są to atrakcje, których się nie spodziewałem. Mamy okazję spotkać piłkarzy Lechii Gdańsk. Mi udało się akurat zdobyć autografy dla mojego dziecka na piłkę. Zajmuję się freestyle futbolem, futbol freestylem, czy jak to się tam można odmienić. Zajmuję się tym 13 lat profesjonalnie, jestem reprezentantem Polski w tej dziedzinie, jeżdżę regularnie na Mistrzostwa Świata, Europy, Polski i tak dalej. No i robię po prostu triki z piłką. Jest to okazja do tego, żeby zapoznać się z całą gamą samochodów Toyoty, nie tylko, bo również samochodów Lexusa. Niedawno w Gdańsku otworzyła się pierwsza w Trójmieście stacja wodorowa, więc również promujemy naszą Toyotę Mirai. Serdecznie zapraszamy, ale aktualnie jesteśmy w trakcie sezonowej wyprzedaży Toyoty, więc jest to też okazja do tego, żeby akurat teraz, na koniec roku, przed zapowiadanymi podwyżkami, które mają nastąpić w 2025 roku, żeby teraz nabyć swoją Toyotę, zmienić ją wcześniej, jeszcze za mniejsze pieniądze. Chodzeń opanował rynek Toyoty i z wielkim powodzeniem. Salon jest piękny. Samochody są rzeczywiście bardzo popularne. Byłem jakiś czas temu w Tokio, w Japonii, to tam same Toyoty jeżdżą po ulicach. W związku z tym widzimy, że ten samochód jest popularny, nie psuje się, jest wygodny, ładny, więc tych możliwości, opcji jest cała masa. Sytuacja jest taka, że po prostu razem z Toyotą stwierdziliśmy, że trzeba wesprzeć Olafka w tej chorobie. Potrzebujemy 15 milionów, mamy już 8. Toyota się nie zastanawiała, zostaliśmy zaproszeni także z ekipą Black Razor właśnie, aby promować poprzez strzyżenie właśnie tą zbiórkę dla tego chorego chłopca. Jedni lubią piłkę, inni cztery kółka, ale najważniejsze, że jedni i drudzy potrafią się świetnie bawić. Po więcej newsów z regionu odsyłamy na www.północna.tv. Lajki, komentarze i udostępnienia pomagają nam rozwinąć kanał. Dla zadowolonych widzów zostawiliśmy pachnący link z kawą w opisie filmu.